koniec stycznia CBA zatrzymało 3 biznesmenów związanych z grupą Azoty Zakłady Chemiczne Polis podejrzanych o korupcję. Jak twierdzą śledczy, skorumpowali posła Stefana Niesiołowskiego, który w latach 2013-2015 pomagał im pozyskiwać kontrakty w zamian za podsyłanie mu do łóżka prostytutek. Jak żartowali między sobą biznesmeni, Jurny Stefan był w uwodzeniu szybki i konkretny. Śledczy zabezpieczyli zapis rozmowy telefonicznej jednego z nich z wynajętą dla posła profesjonalistką. No ile tam jesteś? Dopytywał ciekawie biznesmen. 15 minut z nim. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, w okresie od 2013 roku do końca 2015 roku Niesiołowski uprawiał seks 31 razy. Prokuratura uznała to za czerpanie korzyści majątkowych. Nie wiadomo dokładnie, dlaczego sprawa ujrzała światło dzienne dopiero po 4 latach. Politycy opozycji podejrzewają, że ujawnienie jej akurat teraz ma na celu przykrycie licznych afer Prawa i Sprawiedliwości. Tak też podejrzewa sam Stefan, który postanowił zrzec się immunitetu, żeby pokazać, że nie ma nic do ukrycia. W poniedziałek przekazał oświadczenie, że się go zrzeka, potwierdza w rozmowie z TOK. FM pełnomocnik posła, MED. Ryszard Kalisz. Zobaczymy, kiedy komisja regulaminowa się zbierze i orzeknie, czy to oświadczenie jest prawidłowe. A wtedy marszałek Sejmu prześle odpowiedni dokument do prokuratury. Kalisz zapewnia, że osobiście nie ma wątpliwości co do niewinności swojego klienta. Ale zobaczymy, jak rozstrzygną